Zapraszam na Discorda, link w opisie. Hej, jestem Kacper i dziś opowiem wam moją historię. Pewnego dnia musiałem pojechać do mojej babci, ponieważ moi rodzice wygrali rejs dookoła świata. Jako iż moja babcia mieszkała bardzo daleko, nigdy nie widziałem jej na żywo, czasem tylko rozmawialiśmy przez internet. Po dotarciu na miejsce zauważyłem, że babcia mieszka w jakiejś bardzo oddalonej od cywilizacji okolicy, a wokół znajduje się tylko duży, gęsty las. Od razu weszłem do środka i moja babcia mnie mocno wyściskała, a potem zaprosiła na obiad. Jako iż jadłem już po drodze hot doga, nie byłem zbyt głodny, więc nie dałem rady zjeść całego obiadu i zostawiłem pół schabowego. Babcia trochę dziwnie się na mnie wtedy popatrzyła, ale jakoś się tym nie przejąłem. Zapadł zmierzch, więc położyłem się spać. Nagle, w środku nocy, obudził mnie jakiś hałas. Myślałem, że to jakieś zwierzę włamało się do domu, więc postanowiłem schować się pod łóżko. Gdy trzęsłem się pod łóżkiem, do mojego pokoju weszła babcia z nożem w ręce. Byłem bardzo zmieszany, nie wiedziałem, co się dzieje i co robić. Postanowiłem, że najbardziej logicznym posunięciem w tej sytuacji będzie ucieczka z domu. Gdy babcia poszła mnie szukać w innych częściach domu, ja po cichu wymknąłem się w stronę drzwi, lecz okazało się, że są one zamknięte. Pomyślałem, że w takim razie najrozsądniej będzie schować się w piwnicy, bo tam nikt nie zaglądał. Gdy znalazłem się na dole, zobaczyłem, że w ścianie jest jakiś tunel, więc postanowiłem to sprawdzić i wszedłem do niego. Na końcu tunelu znajdowała się jakaś komnata. Wyglądało na miejsce składania jakichś ofiar. Wtedy zrozumiałem, że moja babcia musi być satanistką. Wtem usłyszałem kroki. Zrozumiałem, że to musi zbliżać się babcia. Na szczęście z komnaty było bezpośrednie wyjście na powierzchnię. Zacząłem uciekać, a babcia mnie goniła. Schowałem się i gdy się oddaliła, zacząłem iść w stronę drogi. Akurat miałem farta, bo przejeżdżał samochód, więc zacząłem do niego machać, a on się zatrzymał. Okazało się, że to wrócili po mnie moi rodzice. Wsiadłem do auta i zaczęliśmy jechać. W drodze z powrotnej spytałem się ich, dlaczego po mnie wrócili. Oni odpowiedzieli, że zapomnieli mi powiedzieć, żebym zawsze jadł u babci pełne obiady, bo inaczej będzie nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że wy nie mieliście podobnych przygód ze swoimi babciami. A jeśli macie jakieś ciekawe historie, wyślijcie na tego maila lub na Discordzie.